Po przyziemieniu i zjechaniu na parking pospiesznie ruszyłem zdać raport w sztabie pułku. Tam zebrali informacje i telefonem puścili w górę. Wróg podciągnął do miasta zastępy pojazdów i piechoty, ale najważniejsze było potwierdzenie donosów, że Niemcy sprowadzili do Pitomnika Messery, niecałe 20 km od Stalingradu. Znacznie skrócili czas reakcji swoich myśliwców, nie wspominając o tym, że mogli wysyłać patrole dalej nad nasze lotniska na lewym brzegu Wołgi. Nie mogliśmy wyznaczyć żadnych szturmowców, by dokonać nalotu na lotnisko w Pitomniku. Jako że prośby o wsparcie od naszych sił naziemnych już pochłaniały wszystkie nasze zasoby. Czy taki wypad daleko za linię wroga i to w ciągu dnia miał w ogóle jakiś sens? Wracając z porannego przelotu, eskortując Iły, mogliśmy ponownie podziwiać nurkujące bombowce Hitlera, co bezlitośnie rosiły naszych ludzi uciekających przez rzekę. Tam w dole panował chaos. Brzeg Wołgi ścieliły trupy, wypalone pojazdy i porzucone domy. Rozmawiając z uchodźcami, którzy przejeżdżali przez Zaplawnoje, dowiedzieliśmy się, że ewakuacja mieszkańców zaczęła się zbyt późno, przez co ci ucierpieli w brutalnych bombardowaniach. Poza tym priorytet na barkach miał transport żołnierzy, ekwipunku i rannych. Szefie, może im chociaż raz przyłożyć? Zabrzmiał w słuchawce głos mojego skrzydłowego, sierżanta Kokowa, znanego z gorącego temperamentu. Skup się i osłaniaj szturmowce, odpowiedziałem gorzko po chwili namysłu. Nie mogliśmy porzucić Iłów, nawet za cenę jednego przelotu. Poprawność mojej oceny potwierdziło starcie z myśliwcami nad dzielnicą Lenińska. Ta bitwa wszystkich nas wyczerpała. A sytuacja wymagała, byśmy szybko zebrali siły i wracali do pracy. Po południu czekały nas jeszcze dwa przeloty. Zaraz ruszamy, moi mili. W kolejnej misji jesteśmy. Dzisiaj będziemy czyścić niebo nad Stalingradem i jak słyszeliśmy we wprowadzeniu, jest tam trochę nieciekawie. Bo Niemcy podsunęli blisko swoje Messery. I teraz na niebie się będzie od nich roić dosłownie. No my cóż, w takim razie startujemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak dołączyć do reszty eskorty. Dzisiaj lecimy de facto z niewielką szansą, z niewielką przewagą. Już lecimy w dwóch skrzydłach, bo tutaj jest drugie, w dwóch formacjach po trzy samoloty. Więc nominalnie kontra na przykład niemieckie skrzydło czterech samolotów będziemy mieli przewagę przynajmniej dwójki. Co jest ważne w konflikcie z BF-ami. A my cóż, ustawiamy sobie teraz prawilny kursik i lecimy, moi mili, tylko mieszanka i spotkamy się nad Stalingradem właściwie. O, zaczyna się spinać, to my też spróbujmy. Przelot na razie jakoś pozbawiony emocji, ale zbliżamy się na miejsce patrolu. Hen tam przed sobą, hen daleko. Widziałem, że mamy jakąś czwóreczkę kontaktów. Ale jeszcze się wespnijmy, żeby mieć przewagę wysokości i energii. Na wszelki wypadek.
bo jak już będziemy na miejscu i wejdziemy w taniec z meserami, to uff. Oj, oj. Dobra, nasi są po bokach. Pozostaje nam nic innego, jak znaleźć wroga. Zbliżamy się wysoko. Tam z prawej strony powinni lecieć nasi towarzysze, a my polecimy wyżej. A, dostaliśmy rozkaz teraz. Ma atakować najbliższe cele. Jak widzicie, tam są takie cztery kropeczki. Spróbujmy się z nimi przywitać. Zbliżymy się najpierw powolutku, wspinając jeszcze odrobinę. Długo będziemy mieli 2009 km. Okej. Wydaje się, że jeden leci z nami na czołowe. Spróbujmy go ściągnąć. Bardzo niebezpieczne, ale jeśli uda się nam... Pięknie. Paradoksalnie wtedy nasze działka są dość skuteczne, bo przeciwnik skraca dystans, tak też nie musimy takiego wyprzedzenia, on wyprzedzenie załatwia za nas. Cholera jasna. Okej. Jednego mniej, to dobrze, to dobrze. Z meserami to... nie pitolenie. Okej, weźmy się za tego najwyżej, bo on może nam usiąść na dupę też najszybciej. Nasi towarzysze z czymś chyba walczą, ale jak tutaj nie widzę. Spróbuję z tym gościem. O, dobrze, dobrze. Rób takie głupie nawroty. Dobra, no i tu jest przykład na to, jak duże wyprzedzenie trzeba brać, żeby w ogóle... Okej, musimy albo się zbliżyć, albo bardziej płasko lecieć. W takich sytuacjach próbujemy ze szkasów, żeby sobie zobaczyć, czy coś trafia. Jak zacznie trafiać, to wtedy szwakiem. O! Pięknie. Już mi nad głową przeleciało, ale... O, chłopaki dużo też coś poniszczyli. No dobrze. Może przy dobrych wiatrach, jak nam się udało jednego zniszczyć, mam nadzieję, że ten też nam zaliczy na zestrzelone. Urwaliśmy mu coś ze skrzydła i spadł. No, że reszta sobie już poradzi, bo po wyłączeniu pierwszego celu to dosłownie mieliśmy sytuację, gdzie mamy proporcje 2 na 1, tak? Bo 3 Niemców kontra 6 naszych. Ale nic to. Teraz się mamy tutaj kręcić i teraz pytanie, czy przylecą kolejne mesery, czy co cholera przyleci? Ale dobrze, bo mamy, jeżeli my naprawdę żeśmy ich wyczyścili, no to kurde, zajebiście. O! Mi się wydaje, że coś tutaj leci. Na niskim pułapie. Coś dużego. Heinkle nie. Henschele może na takich pułapach. Nic nam nie siedzi z tyłu. Co to jest? To są 110. O, pięknie. Dzień dobry. No, przestrzegliśmy tylko biuro. 110 najłatwiej rozpoznać, no raz, że to jest dwusilnikowiec, ale dwa, że ma charakterystyczne
charakterystyczny ogon. Fuck. Widzicie ten taki poprzeczkę i dwa stateczniki po bokach. Znaczy cztery w zasadzie, przepraszam. Dobra, tamtego pal licho. Tu jest jeden, który ładnie się do nas tyłem ustawił, więc możemy mu usiąść. Nikt tam nie siedzi. Ja się obawiam, że tutaj mogłyby przylecieć też jakieś 109, ale... W zasadzie 110 latają bez eskort dodatkowych. Technicznie one sobie powinny poradzić, w sensie uciec, jakby co. Uła! Ale fartuch, no. Panie. No dobra, te... O! Co to było? Coś pisnęło nam po kokpicie. Whatever. Ale widzicie, tak, no są pancerne, więc chyba w tego gościa wyplułem najwięcej amunicji póki co. No, ze szkasów do tej 109 to też prawda, ale szkasy właśnie są po to, żeby... Jakie było założenie, tak? Że próbujemy z tych karabinków i pilot patrzy, gdzie trafiają pociski. Kiedy zaczynają trafiać przeciwnika, to to już pociągnę za ten główny spust, który obsługuje też działko, tak? Jak już mamy dobry namiar, to wyprzęgamy taką serią, która jest bardziej pewna i destruktywna. Ale namiary robimy szkasami. Zejdźmy pod ogon, żeby teraz wyciągnąć i mniej więcej w jednej płaszczyźnie się ustawić. O, strzelec ogonowy, dzień dobry. O! On już wyskakuje? No to dziwne. Może zabiję mu pilota. To jest jedyne wytłumaczenie. Samolot jeszcze leci. Wiecie co, poeskortujmy go jeszcze troszkę. Zobaczymy, czy to jest jakiś fake, czy what. Nie manewruje, ale wydaje się, jakby to był... Jakby może tą serią jedną zabiłem pilota. To jest całkiem możliwe. Yep. No i po ptokach, że tak powiem. Ale dobra, dostaliśmy skądinąd rozkaz o tym, że możemy wracać. Patrol skończony. Więc lecimy na bazę. I jesteśmy już prawie nad Zaplavnojem. Robimy sobie nawrocik. Będziemy lądować. No, całkiem ładna bitwa. Ale to też dlatego, że mieliśmy przewagę liczebną. Bez niej byłoby ciężko. Chociaż przyfarciłem tymi pierwszymi strzałami. Przeloty czołowe są... Mogą się zakończyć takim rzutem monetą, tak? Raz ciebie zestrzelam, raz ty ich zestrzelisz. Generalnie się ich nie robi, bo są takie cheese'owe. Ale mieliśmy Niemca, który leciał do nas do góry. My lecieliśmy do niego w dół. Nasze pociski były troszkę bardziej celne. Już mu podpalili ryja. Subcia. A my cóż, będziemy lądować. Tym razem może utrzymajmy to około 200 takiego dryfu prawie do samego lotniska. No może nie całe, ale tak 190. Dobra. No jest
jesteśmy na bardzo ładnej trajektorii. Nie chcę tutaj zbyt blisko tym razem wylądować, tylko tak mniej więcej zaraz po początku. Okej, dodam troszeczkę mocy. Jesteśmy jakieś 180-170. I tak mniej więcej dolecimy sobie na lotnisko, a jak już będziemy nad całym pasem startowym, sobie wyciągnę tak, żeby było to 150, wytracając prędkość. Ok, do góry. Ale ładnie. Troszeczkę przekrzywiło na jedno skrzydło, ale ponieważ byliśmy blisko nad ziemią przy tym pierwszym podbiciu, to uff. No nic, możemy tutaj sobie zaparkować. A dziękuję Wam za towarzystwo w kolejnej, bądź co bądź, ekscytującej misji. A dla mnie wszystkie przeloty drugowojennymi maszynami są dość ekscytujące. Nawet w pewnym sensie bardziej niż tymi nowoczesnymi, bo ten analogowa technologia bardzo mnie fascynuje. W DCS-ie i tak lubię najbardziej te zimnowojenne maszyny, tak? A tutaj, no cóż... Ach. No i tak wygląda nasz Jaczek Nieboraczek, który tym razem się całkiem nieźle spisał, ale też żeśmy dużo przyfarcili. Zobaczmy odprawę. Co udało nam się skroić? O, proszę! 4 zestrzelenia, nice! Czyli zaliczyło 2 BF-y nam, bardzo dobrze. Jeden na tym czołowym. I 2 BF 110. Super, ale też poniszczyli całą masę naszych sojuszników. No trudno się mówi. Do zobaczenia wkrótce.